Rozpoczęty został proces przed Trybunałem Konstytucyjnym o stwierdzenie niekonstytucyjności zapisów ustawy Prawo łowieckie uniemożliwiających członkom Polskiego Związku Łowieckiego na wnoszenie do sądów powszechnych spraw innych niż utrata członkostwa. Pierwsza rozprawa odbyła się w dniu 24 lipca 2012 roku, na której Rzecznik Praw Obywatelskich rozszerzył swój wniosek o stwierdzenie niezgodności tej ustawy także w zakresie, w którym uniemożliwia ona korzystania myśliwym z prawa do obrońcy na każdym etapie postępowań dyscyplinarnych, wyboru obrońcy oraz traktowania jako osoby niewinnej, bowiem zgodnie z konstytucją za niewinnego uważany powinien być każdy, kto nie został prawomocnie skazany przez sąd powszechny. Prawa te opisane są w artykule 42 Konstytucji i z tym właśnie artykułem Rzecznik Praw Obywatelskich dodatkowo zauważył niekonstytucyjność prawa łowieckiego.